Sponsorem programu jest Orlen. Cześć, dzień dobry, to jest kolejny odcinek podcastu olimpijskiego i kolejna mistrzyni. Mistrzyni i wicemistrzyni olimpijska w sztafetach, multimedalistka Mistrzostw Świata i Mistrzostw Europy w sztafetach 4x400 metrów i powszechnie znana jako naczelna grażyna polskiego biegu na 400 metrów, Iga Baumgard, witam, cześć. Cześć, witam serdecznie, długa, ciekawa zapowiedź, miło mi. Naczelna grażyna, od tego chciałabym zacząć. Skąd się w ogóle wzięły te grażyny? Ojej, że do tego wróciłaś, to już zamierzchłe czasy są, bo już, kurczę, nie pamiętam, to chyba w Berlinie tak coś tam do wywiadu dałam, ale no to takie było, wiesz, my do siebie zawsze z dziewczynami tak mówiłyśmy Grażynko, zresztą do dzisiaj mówimy sobie Grażynko, czy też innych imion używamy, i Grażynka, no i potem po prostu w wywiadzie, w euforii powiedziałam tak o innych zawodniczkach, że wyprzedziłam Grażyny i tak zostało, ale chyba to się spodobało nawet ludziom, bo potem tak mnie kojarzyli bardzo z tego i nawet panią Grażyną, bo też spotkałam kilka pani Grażynek, które bardzo ciepło to odebrały, że właśnie nie odebrały to, że nie wiem, śmieję się z imienia Grażyna, tylko że tak właśnie pozytywnie i też to było bardzo miłe. Zresztą pani Grażyna Rapsztyn nawet powiedziała, że super jej imię, że tak fajnie i że super wypadłyśmy wtedy i pozytywnie, ale już się tak chyba nie ciągnie to za mną, że teraz już nie pamiętam, żeby ktoś tak do mnie mówił. Czyli ja to wyciągnęłam, teraz tak. Nie wiem, czy mam przepraszać, czy... Nie, no przecież to absolutnie, to myślę, że to jest właśnie takie miłe i sympatyczne raczej i imię, i ta sytuacja. Trochę ciebie nie było, wróciłaś na Mistrzostwa Polski, ale ta twoja tak naprawdę przerwa startowa wynosiła ile dni, ile miesięcy, ile godzin, jak to liczysz? Ja obliczyłam, że 15 czy 14, a potem moja mama mówi, jak ty liczysz, przecież rok ma 12 miesięcy, coś tam, że to 17 było bez startu, że łącznie miesięcy. Było miesięcy. 17 miesięcy bez startu i właśnie dlatego wróciłam na halę, żeby wystartować, stanąć na tej bieżni, żeby już trochę przerwać te 17 miesięcy, że już, żeby zwrócić ten czas. Nie miałam startować, nie było to w planach. Ale właśnie poprosiłam trenerkę, mamę, żeby weźmy, pobiegnijmy, no tak dla mojej psychiki, dlatego, żeby się otrzaskać, żeby założyć znowu te kolce, żeby poczuć ten stres i faktycznie, Boże, z pampersem po prostu wystartowałam, byłam przerażona, że tam muszę stanąć. Miałam o to pytać, jak wyglądał ten start po takiej długiej przerwie, zwłaszcza w twojej głowie? Nogi się trzęsły, czy to inne uczucie, czy bolał brzuch? Najpierw miałam bardzo pozytywne emocje i bardzo chciałam wystartować. Wiedziałam, że ja nie jestem przygotowana na mocne bieganie, bo nie miałam treningów takich jeszcze zakwaszających, żeby to przerobić w organizmie. Ale chciałam. Tak dla adrenalinki, mówię, pomaluję się ładnie, uczeszę, bo na co dzień to tam wiadomo, trening to nie. A na zawody zawsze to jest taka fajna otoczka, ta dodatkowa taka. No i przed dzień startu. I mi się po prostu dra na ręce, trzęsą nogi, brzuch, nic nie mogę zjeść. Mówię, po co nie, ja nie chcę, że jednak nie, wycofajmy się. Więc bałam się, stresowałam się. Teoretycznie nie miałam nic do stracenia. Nikt ode mnie niczego nie oczekiwał, bo wszyscy wiedzieli, że jestem po zerwaniu rozciągnięcia podeszwowego, że długo mnie nie było, że to jeszcze nie to. Ale ja sama od siebie oczekuję, wiadomo, jak już staję na bieżni, no to chcę. I dlatego chyba przyszedł ten stres i też się cieszyłam, że on jest, bo no wiedziałam, że muszę z powrotem się z tym zmierzyć i że to mnie czeka latem, więc żeby już trochę tego poczuć i też przynajmniej wtedy wiedziałam, że to znaczy, skoro się denerwuję, to znaczy, że mi zależy nadal. Tych 17 miesięcy właśnie, co się z tobą działo? Czy to była ta jedna kontuzja poważna, zerwanie rozścięgna podeszwowego, tak. Czy więcej spraw, rzeczy się nałożyło? Jezu, to był taki rok, że po prostu nagle wszystko na mnie zaczęło spadać, takie złe rzeczy. Ja nie wiem, jak ja to przetrwałam, że psychicznie sobie z tym poradziłam, bo Mistrzostwa Świata w Eugene poszły słabo, potem mistrzostwa były w Monachium 2022 i wszystko było fajnie, pięknie, super, ja pobiegłam prawie rekord życiowy, tam zrobiłyśmy medal, fajnie się ten rok zakończył, no i 2023, super, będziemy robić jakieś tam minima na igrzyska, będzie fajne bieganie, ja dalej chcę biegać, nabrałam takie chęci, energii, zaczęłam trenować, wszystko w porządku, bardzo spokojnie też zaczęłam trenować z trenerką właśnie, żeby dmuchać, chuchać, żeby było wszystko tak jak należy. No i to
niestety nie przyniosło takiego efektu, jakbyśmy chciały, bo mimo, że ja właśnie bardzo stopniowo wchodziłam w trening, ja cały czas rozmawiam z trenerką, mamą codziennie, czy mnie coś boli, czy nie boli, czy coś dodać, czy odjąć. A w grudniu jakoś właśnie zaczęło mnie boleć łydka, coś tam przy piszczelu. Okazało się, że tam mam naderwanie, podejrzenie złamania zmęczeniowego, musiałam przerwać treningi. Mówię, dobra, to na hali nie startujemy, no trudno, będę trenować na rowerze, zrobię siłownię, zrobię inne robotę. No i ten styczeń był taki właśnie na rowerze przejechany, ale super, mówię, fajnie. Luty trenujemy, robimy robotę, jedziemy w marcu na zgrupowanie i co? I COVID, tydzień po prostu wyłączona, trupem byłam, no w ogóle nie nadawałam się do niczego. Mówię, no świetnie, dobra. Jak już COVID przeżyję, następny miesiąc. Trochę trenuję, super, fajnie, zaczynam, znowu wchodzi zadowolona. Stopa mi zaczyna boleć nagle, z dnia na dzień, nie? Też lekki trening, coś. No i się okazało właśnie, że to rozcięgno, więc to była jakby trzecia rzecz, która tam się nawarstwiła. No na początku to po prostu bolało. Się okazało, że z dnia na dzień coraz większy stan zapalny. Leczyliśmy to fizjoterapią, ostrzykiwaniem jakimiś z czynnikami z krwi i tak dalej. No dużo tego było. No, ból nie przechodził. Były przerwy, 2 tygodnie przerwy, trochę rowerku, trochę biegania. No i tak w kółko, nie? W kółko Macieja po prostu już byłam zakręcona. Mówię, no świetnie, nie? No, pięknie ten rok się zaczął. No i niestety prognoza był taki, że boli, że nie wyjdziemy z tego tak, jak nam się wydawało, ale że już nie takie rzeczy udawało się zrobić. Dostałam zgodę od Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, żebym wystartowała, znaczy nawet optowali za tym, że mogłabym nie wystartować na Mistrzostwach Polski, a i tak jechać na Mistrzostwa Świata do Budapesztu, jeśli zdążę się przygotować, żeby wspomóc sztafetę, wiadomo, nie indywidualnie. No ale sama mówię, że no muszę wystartować na tych Polski, bo ja muszę wiedzieć, czy w ogóle jestem w stanie przebiec 400 metrów, bo na treningu nie byłam w stanie. Więc tydzień przed Mistrzostwami Polski pobiegłam sprawdzian na 350 metrów, żeby sprawdzić, co jestem w stanie zrobić i w trakcie na 300 metrze wzięło i się zerwało. Pobiegłam dobry czas na ten sprawdzian. Na te 300. Bo ja dobiegłam. Do 400 dobiegłaś. Trzasnęło, ja krzyknęłam, podskoczyłam i doleciałam na 350, to był sprawdzian. Mm-hmm. I doleciałam do tej mety, mama mi zmierzyła czas. Mówi, no dobry czas, a co się stało? Ja mówię, co się stało? Chyba zerwałam. Urwało, bo nie byłam w stanie iść już. Tak, no i diagnoza była, że zerwane rozcięgno tydzień przed Mistrzostwami Polski, więc nie pojechałam ani na Polski, ani na Mistrzostwa Świata, więc rok był przebujany na rowerze kulejącą nogą. Ale to tak było, w skrócie. Była jakaś ingerencja w to, jakaś próba pomocy, żeby to się lepiej zrosło? Nie wiem, czy operacyjne, jakieś czynniki, zabiegi, coś? Nie, właśnie po konsultacji z lekarzem mówił ostatecznie, nawet dobrze, że się zerwało, bo jest to jedna z takich metod leczenia, że jeżeli to rozcięgno się nie goi, to podcina się je nawet, bo ono potem, jak jest zapalone, to można się bujać pół roku z zapaleniem i dużym bólem, a jak to się zerwie, no potem samo się sklei. I mówi, że on bardzo raczej w skrajnych przypadkach tylko się to operuje, że normalnie nie, bo potem i blizna i tak dalej, więc nie zoperowaliśmy tego, samo się skleiło, zrosło. Wiadomo, rehabilitacja, ćwiczenia, wzmacnianie, cudawianki, ale nieoperacyjne. I jeszcze tam parę miesięcy odczuwałam coś, ale to było, przepraszam, muszę już teraz popić, ale to było nic takiego złego, że to był taki ból właśnie, że blizna tam się po prostu tworzy i tyle, musiałam ćwiczyć. No to teraz się spokojnie napij. Tak, bo tak na jednym tchu to już mi zbrakło, przepraszam. No tak, no, historia nieprzyjemna. No, ale tak pytanie, chciałam szybko właśnie, żeby była już o kontuzjach. Żeby już zapomnieć. Czy już zapomniałaś? To jest pytanie podstawowe. Jak o jest rozcięgnie, teraz, tak. Jak jest teraz ze zdrowiem i z twoją formą? Zdrowie już było. No wszystko zdrowie. No. Zdrowie już było. Nie, teraz jest w porządku. Jest stan okej. I tak, postawmy kropkę. Jest w porządku. Trenuję, wszystko robię. Jest wszystko pod kontrolą. Wiadomo, że to są już takie obciążenia i takie balansowanie na granicy, że nigdy nie wiemy, co będzie. Ale czuję się w porządku i no, to jest ważny sezon, więc tfu, może jak my nie będziemy o tym myśleć, to nie przyjdzie nic złego. Ale czy to jest tak, że trenujesz codziennie z bólem, czy nie? Czy są treningi,
że nic nie boli na przykład? Rzadko nic nie boli, ale najczęściej to jest taki ból właśnie, że ja się rozgrzewam i cała kuleje, ale nie znam w zasadzie, że jest jakaś kontuzja, tylko no mięśniowe, jakieś przeciążenia, tu boli, tam boli, tu przy dwójce, przy czwórce, przy kolanie różne. Cała rozgrzewka na przykład jest taka połamana, a potem wchodzę na bieganie i super, nie? I normalnie biegnę pełnym krokiem i w ogóle nic nie odczuwam, więc jak tylko rozgrzewka ma być taka kulawa, no to w porządku. Ale nie, to jak w porównaniu do tego, co było przed igrzyskami na przykład, jak ja tam miałam tragedię, to teraz to młody Bóg. Młody Bóg, no i bardzo dobrze, bo jesteś najbardziej doświadczoną naszą medalistką olimpijską ze sztafety 4x400 metrów. Absolutnie nie wypominając tutaj wieku, ale zadałam już to pytanie Justynie Świętej, jak tutaj była. Jak wyjechałyście do Tokio, zwłaszcza, że do Tokio się o rok przeciągnęło. Ja miałam wrażenie przed waszym wylotem na igrzyska, że generalnie każda z was, jak jeden mąż, a w zasadzie jak jedna żona, po igrzyskach wróci i powie, dobra, jest super, jesteśmy mistrzyniami olimpijskimi, wicemistrzyniami, 2 medale, my już nic więcej nie musimy, my wieszamy kolce na kołku i nie wiem, zajmujemy się sprawami rodzinnymi albo pozasportowymi. No i co? Co się stało? Czy w ogóle tak było? Czy ty miałaś takie myślenie, czy nie? To tak troszeczkę, myślę, każda z nas miała w głowie, że może koniec, ale z drugiej strony jeszcze jeszcze nie byłyśmy na takim wieku emerytalnym, że tak powiem, ja jestem trochę starsza od dziewczyny, ale dziewczyny nie. I że jeszcze w sumie mogłyśmy biegać, że jeszcze każda chciała coś osiągnąć i w sztafecie indywidualnie, więc tak naprawdę nie chciałyśmy zawieszać tych kolcy na kołek, ale był taki moment właśnie, że otoczenie, ludzie, kibice, nie, może też dziennikarze, że faktycznie, że my już wszystko osiągnęłyśmy, że już wszystko mamy, że to już ten medal, że my do tego tak dążyłyśmy i że, no, że może kończyć właśnie, że tak fajnie igrzyskami i potem to taki był chyba trochę trudny przejściowy rok ten następny, że raz, że się przeciągnął ten cykl, że o jeden rok, że już my byłyśmy naprawdę zmęczone fizycznie, psychicznie, ciało trochę odmawiało posłuszeństwa i wszyscy już mówili, że wy już nic nie musicie. I potem z takim nic nie muszeniem wychodziłyśmy na trening. Nie, no, nie wiem, czy każda, no, za siebie mogę mówić, że wychodziłam w sumie, jak nie muszę, no to nie muszę. Nie? I nie miałam motywacji, żeby stanąć na tej bieżni znowu. Nawet na bieżni, no, na treningu czasem było trudno. I musiałam trochę przepracować i z psychologiem, i z trenerką, i sama ze sobą przede wszystkim to, że ja chcę tam stanąć na tej bieżni, ja chcę trenować i że ja jeszcze nie zakończyłam kariery i że jeszcze mam sobie do udowodnienia coś, że mam cel kolejny. Bo jak straciłam ten cel z oczu, to faktycznie mi to tak ciążyło, że wtedy nie mam motywacji na to, żeby wstać rano i dalej iść biegać. Nie? I co tak jakby przeważyło? No bo jeżeli, tak jak mówimy, wszystko masz, sama się zastanawiasz nad tym, po co tam iść i trenować bardzo ciężko, no bo to już tutaj też parę osób ustaliło, że tak, trening na 400 metrów i bieg na 400 metrów jest bardzo ciężki. To co zadecydowało o tym, że ty stwierdziłaś, że dobra, jednak nie kończę kariery, tylko cisnę, trenuję dalej? Medal olimpijski odłożyłam do szafy i spojrzałam na to, że ja już tam byłam bardzo dobrze przygotowana w Tokio na bieganie fajne indywidualnie i ja sama jeszcze indywidualnie się nie spełniłam. To, że w sztafecie już mamy wszystko, to jeszcze chciałam gdzieś tam zapisać sobie nowy rekord życiowy i powiedz tak, jak sama od siebie oczekuję. Nie wiem, czy to będzie mi dane niestety, bo być może już nie, że to już jest za mną. Może tak być, ale cały czas nie czuję się spełniona i chyba jak mało który sportowiec, nawet jak ma wszystkie możliwe medale, może powiedzieć, że on jest 100% spełniony, bo zawsze jest takie gdzieś tam, mogłem no właśnie jedną setną szybciej, mogłem, nie wiem, byłem drugi na Mistrzostwach Świata, mogłem być pierwszy, że coś takiego może też jeszcze we mnie jest, że to jeszcze nie postawiłam tej kropki nad i. I cały czas chcę dalej biegać. No i też ciężko jest powiedzieć stop. Że tak z dnia na dzień, że zacząć inaczej żyć. Nie? Że to jest trudne, to jest trochę stresujące pewnie, że co będzie po karierze sportowej, bo mnie to też mnie jeszcze cały czas trzyma.
to jest moje życie, moja pasja. Co drugi dzień ja to rzucam w cholerę, ale jednak staję znowu na tej wieżni i biegam, więc też pewnie uzależnienie takie. I wszystko naraz się złożyło na to, że ja dalej jestem i jeszcze walczę i chcę biegać jeszcze szybciej. Takie zdanie, które mnie bardzo uderzyło w wywiadzie, który ostatnio przeczytałam, z mistrzynią olimpijską w łyżwiarstwie figurowym, aktualną, Anna Szczerbakowa się nazywa. Myślałam, że osoba, która wygrywa igrzyska, będzie najszczęśliwszą osobą na świecie do końca swojego życia. Tak naprawdę najpiękniejsze momenty w życiu osiągnęłam po drodze do mistrzostwa, a nie kiedy je ostatecznie osiągnęłam. I ty, jako że też jesteś mistrzynią olimpijską, to chciałabym, żebyś się do tego odniosła. Dobrze powiedziane, faktycznie, że czasem ten medal, ta wisienka na torcie, ta kropka nad i wcale nie jest właśnie tym najszczęśliwszym momentem. I to nie znaczy, że właśnie, że wszystko naokoło już zawsze będzie super. Że jest wiele chwil, w których jesteśmy szczęśliwsi. I ta droga, właśnie tak jak ta umie przed igrzyskami, i u Ani Kiełbasińskiej chyba też tak było, bo ona też się boryka z ogromną kontuzją, tak podobno. To ja trochę inną, ale też powiedzmy, że podobną drogę miałyśmy do tych igrzysk, że to było straszna droga. Ona była przez ciernie i każdego dnia prawie płakałyśmy, ale potem jak ten medal zdobyłyśmy, to wszystko tak jakby, to raz, że to się osłodziło i że nagle, że te chwile były takie przełamywania siebie, poznania siebie na nowo, zobaczenia, ile potrafimy, docenienia tego, jakimi jesteśmy silnymi kobietami. I tu było właśnie pełno chwil takich fajnych i też mogłyśmy zobaczyć, kto jest z nami, kto nam kibicuje, kto nam pomaga. Że to wszystko naokoło, ta otoczka była taka wyjątkowa. I potem był ten medal, był tym spełnieniem marzeń, ale to faktycznie było takie dopełnienie, ale ta cała droga, tam było tych wiele takich dobrych momentów i tych złych. Ale tak jakby to wszystko do kupy zebrać, ostatecznie możemy powiedzieć, że jesteśmy szczęśliwe przez całą naszą karierę, nie? Że ona spowodowała to, że mam nadzieję, będziemy do końca życia szczęśliwe, nie tylko ten medal jeden olimpijski. Nie? No ale na pewno ten złoty medal, potem srebrny medal, euforia była. To euforia absolutnie, oczywiście. Ile ta euforia trwa po takiej imprezie? Ile trwała w twoim przypadku konkretnie? I co się dzieje po tym czasie? Zaraz mi powiesz, ile to trwało. Kiedy mówisz, dobra, mam te medale, no i co w sumie? No właśnie, to jest to, co ta łyżwiarka powiedziała. Nie? Medal medalem, ale co dalej, nie? I co więcej? To ile trwa ta euforia i kiedy następuje to takie zderzenie później z tą rzeczywistością, że ta rzeczywistość jednak w dużej mierze została taka sama? Tak, właśnie. No i to jest dobrze powiedziane, że to była euforia, to nie takie szczęście ogólne, tylko taka chwila takiego mocnych emocji. No tam płacz był niesamowity, jak zdobyłyśmy złoty medal, bo my z Gosią Chałupy z trybun oglądałyśmy niestety, bo my byliśmy w eliminacjach, to chyba jeszcze bardziej to przeżywałyśmy niż jakbyśmy biegły. To roztrzęsienie niesamowite i to był... Tam krótko, bo to dwa dni złotego medalu, sobie tam euforii było i potem musiałyśmy wrócić do treningu, bo za tam 5 dni mamy następną sztafetę, nie? Więc to były takie chwile, dosłownie jeden dzień takiej mega euforii. No i potem jeszcze 14 razy płakaliśmy, bo hymn, bo ten medal, odebranie medalu. I potem jeszcze taki fajny był moment, jak wracałyśmy do Polski na lotnisku, jak nas witali. No to tam też, jak zobaczyłam rodzinę ubraną z moją badowizną, z moim zdjęciem z medalem, to też cały czas tylko burzę i płakałam i ocierałam łzy. Się okazało, że jestem bardzo emocjonalna. Więc to były takie chwile takich emocji dużych. Pierwszy tydzień jakieś tam, wiadomo, wywiady, gdzieś tam dzwonili dziennikarze, gdzieś tam ludzie pisali i tak dalej. No to tydzień, dwa i już. I potem się okazało właśnie, że w zasadzie nic więcej z tego nie wyniknęło, że zdobyłyśmy 2 medale olimpijskie. Przywitanie w mieście oczywiście, w naszych tam miastach rodzinnych, tam spotkanie u pana prezydenta z ministrem. Znaczy te ważne takie rzeczy, czy w PKO-lu, wiadomo, nagrodzenie nas. To było piękne chwile, niesamowite i to było mega docenienie też.
No ale tak, no tam pogratulowali nam wszyscy, super, a potem dalej faktycznie nic więcej jakby z tego, że jesteśmy medalistkami olimpijskimi, nie wyniknęło. Wydaje mi się że też, że dlatego, że my już miałyśmy wszystkie możliwe medale z każdej imprezy i to było takie, no i tak wygrywały przecież Mistrzostwa Świata, no to była formalność, że znowu przyjechały z medalem. Czyli to nie jest tak, że okej, dostałyście te nagrody finansowe za medale Igrzysk Olimpijskich tak. i z PKOL-u i pewnie z tak. miasta, z ministerstwa i tak dalej, ale to nie jest tak, że Iga Baumgart-Witten, która nie była mistrzynią olimpijską i później Iga Baumgart-Witten, która jest mistrzynią olimpijską, jej kontrakt sponsorski rośnie dwukrotnie? Niektóre kontrakty wzrosły, ale nie dwukrotnie. To były... To też były jakby, jak mieliśmy jakiś tam kontrakt swój z każdą, z którymi firmami, kto jak tam miał, no to już w kontrakcie jest na przykład zawarte, że za medal olimpijski masz premię. Czy tam za medal Mistrzostw Świata, to wszystko jest zawarte, nie? Jakieś tam premie ewentualne dodatkowe. No i potem możemy ewentualnie każda sobie indywidualnie, każdy zawodnik renegocjować te kontrakty, jak się one kończą w roku olimpijskim. No i się... kilka mi się zrenegocjowało, ale to nie były jakieś powalające kwoty, że wow, teraz ja opływam złotem i milionami, że to nie dwukrotnie i to też były no, na przykład kontrakty przedłużone o rok, nie tam, że no, dostępnych igrzysk, no rok, a też żadnych nowych kontraktów nie było. To były wszystkie te, które już mieliśmy i zostały właśnie albo przedłużone o kolejny rok i troszeczkę zrenegocjowane. Powiedzmy taka Iga, 2 lata po Igrzyskach Olimpijskich tych w Tokio, to czy uważasz, że twoje życie się bardzo zmieniło, mocno zmieniło, czy wcale nie zmieniło w porównaniu do Igi Baumgart 2 lata przed Igrzyskami w Tokio? No finansowo się trochę zmieniło, to tak, to na pewno, że zarobiłam pieniądze na to, żeby móc kupić dom na przykład. Więc to tak. Ja jako Iga się nie zmieniłam, tak mi się wydaje, wcale. I no, mogę się tytułować mistrzynią olimpijską, więc to też jest takie coś, myślę, wyjątkowego. Nie każdy ma taką możliwość, więc można powiedzieć, że trochę się zmieniło, że jest to coś wyjątkowego. Nie wiem, jak to właśnie inni odczuwają, ale ja, tak jak powiedziałam, że mimo, że to nie nagle nie spadł grom z jasnego nieba, że o Jezu, mistrzyni olimpijska i coś się wydarzyło w moim życiu, ale ja sama czuję taką dumę, że no... To już jest zapisane to na, no, w historii, nie? Jeszcze na moment chcę przy tych kwestiach finansowych pozostać. Bo tak jak powiedziałaś, 17 miesięcy nie startowałaś, a więc zaraz mi odpowiesz na pytanie, czy te stypendia ministerialne się skończyły, czy nie, czy dalej je otrzymujesz. No więc chciałam zapytać, czy ty jak sumujesz wszystkie swoje zarobki aktualnie, nie będę pytać tutaj o konkretne kwoty, ale to czy mistrzyni olimpijska w roku kolejnych Igrzysk Olimpijskich zarabia mniej czy więcej niż drugoligowy piłkarz. Wiesz, jak jest, bo twój mąż Andrzej Witan jest piłkarzem w drugiej lidze. Jak sumuję, to więcej. Tak, jeszcze więcej. Ale to dlatego, że on nie jest pewnie napastnikiem. To jest druga liga. Nie jest pierwsza liga, nie ekstraklasa. Niestety, więc myślę, że na ten moment jeszcze ja mogę więcej dołożyć do naszego portfela. Wspólnego koszyczka. Tak. A w tym twoim koszyczku, z której puli wpada najwięcej? Sponsorska, wojsko, stypendia. Czy jeszcze jest jakaś? Wiesz co, nie wiem. No przede wszystkim straciłam stypendium olimpijskie, bo nie wystartowałam w zeszłym roku, więc stypendium olimpijskie jest na 2 lata. Jednak biorąc pod uwagę moje osiągnięcia i to, że jeszcze mam szansę, pan minister przychylił się i poprzedni minister i aktualny przychylili się do moich wniosków, żeby mi dać stypendium takie specjalne, to jest dla zawodników w wyjątkowych sytuacjach. Oczywiście to jest dużo mniejsze niż stypendium olimpijskie, ale bardzo miło, że tak wspierają i cały czas wierzą, że ja jestem w stanie wspomóc sztafetę i sama biegać świetnie jeszcze na igrzyskach indywidualnie. Więc bardzo to doceniam, że tak, że Polski Związek też wspiera.
bo oni też o to wnioskowali. No, z miasta też straciłam niestety, no, ale no, bo to jakby wynika oczywiście z ustawy, że no, nie mieli mi za co dać stypendium, skoro nie startowałam. Mam paru sponsorów mniejszych, cały czas jestem w teamie New Balance, więc oni też mnie wspierają, więc fajnie. I co? No i mam fundację, która jest na razie poza, to chcę z tego zrobić fajny biznes i potem coś fajnego zbudować, ale no, no to jest non-profit, więc myślę, że przy tym po prostu będę się rozwijać, żeby potem móc pracować zawodowo, już właśnie po mojej karierze, ale też to sportowo połączyć. No i właśnie kontrakt wojskowy. No to jest coś, co ratuje życie wielu sportowcom i dzięki temu możemy trenować i przygotowywać się w spokoju, nawet jeżeli coś tam, jakieś potknięcie będzie, no to wojsko dalej wspiera i możemy biegać dla kraju i dla wojska, więc to też bardzo doceniam i myślę, że w wojsku, mam nadzieję, będę do końca swojej kariery sportowej, a może i po karierze. A jaki masz stopień aktualnie? No, starszy szeregowy jeszcze, ale to wiadomo, to po kolei trzeba jeszcze, jestem krótko w wojsku, więc jeszcze nie zapracowałam na wyższy stopień. Na jakie masz to doświadczenie wojskowe? Pewnie to pierwsze szkolenie, ja nie znam tych nazw właściwych, no to tak. Jak one się nazywają i czy musisz też się co jakiś czas tam stawiać w jednostce i parę razy z pistoletu, z karabinu strzelić? No, przede wszystkim to podstawowe szkolenie, właśnie to każdy żołnierz musi przejść, żeby w ogóle się zakwalifikować gdziekolwiek dalej, żeby nas przyjęli. To szkolenie mam i dopiero zostałam szeregowym. No i tak, i mamy co jakiś czas szkolenia, musimy przyjeżdżać na jednostkę. Strzelania też są też zajęcia, są sprawdziany z wychowania fizycznego, które też musimy przechodzić, jak każdy żołnierz corocznie. Tutaj akurat wiadomo, nie mamy dużego problemu. No może ja mam trochę z pompkami problem. Pompki i podciąganie to zawsze jest dla mnie najtrudniejsze, ale gdzieś tam zawsze fajnie to zaliczę. No i mamy u nas główną taką funkcją, powiedzmy, którą sportowcy stopu się zajmują, no to jest oczywiście promocja wojska i my też wyjeżdżamy na różnego rodzaju pikniki wojskowe czy jakieś szkolenia z żołnierzami, zajęcia i tego typu rzeczy, żeby promować wojsko i żeby zachęcać po prostu innych młodych ludzi, żeby też chcieli podjąć służbę. To jaką jesteś strzelczynią w swojej opinii? Niezłą. Myślę, że sobie całkiem fajnie radzę. Podobały mi się w ogóle zawsze te zajęcia. To jest taka fajna adrenalina. Jeszcze jak z ostrej broni, no to z amunicji, no to jest dodatkowy taki fajny impuls właśnie adrenaliny. I mi się to zawsze podobało i całkiem nieźle sobie radzę. Pistolet czy karabin? Z pistoletu nie strzelam, nigdy z karabinu. To jest ciężki, co? Ciężki. No ciężki. Zwłaszcza na szkoleniach było trzeba cały czas nosić przy sobie karabin. To jest... myślałam, że zajęcie tylko dla silnych mężczyzn, a ja przechodziłam szkolenie, gdzie były małe filigranowe kobietki i sobie świetnie radziły i one mnie motywowały i trochę, żeby mi nie było głupio, że nie daję rady, musiałam stać właśnie dzielnie, nie? Patrząc na dużo słabsze fizycznie dziewczyny. Tak sobie jeszcze skojarzyłam, czy próbowałaś kiedyś nart biegowych? Nie. O biatlonie jeszcze tak. Nie. No, może kiedyś zobaczymy po karierze, jak już nie będę chciała biegać, no to może coś innego właśnie. Wracając jeszcze do twojego męża, z którym porównywałyśmy zarobki, no to teraz kilka słów o tej waszej relacji, która trwa już dość długo, prawda? 15 lat. 15 lat, czyli poznaliście się jako nastolatkowie, mrugam tutaj oczkiem. Dokładnie. Jako nastolatkowie na studiach. Jako nastolatkowie. Szybko zaczęłaś studia. No, tak, 16 lat. Dawno już, no. No i jakbyś opowiedziała coś więcej o tym waszym poznaniu? O poznaniu naszym? No. To nuda, no co? No po prostu sobie wpadliśmy w oko i tyle. A to był AWF? Nie, znaczy wychowanie fizyczne, tak studiowaliśmy, razem poszliśmy na wychowanie fizyczne, ale w zasadzie widzieliśmy się już na stadionie, bo on wtedy grał, wtedy chyba jeszcze drugoligowym Zawiszy i tam gdzieś on mnie widział, ja jego widziałam i potem przypadkowo się okazało, że na jednych studiach jesteśmy i bardziej jego kolega zagadywał do mnie, żebym ja się odezwała do Andrzeja.
I z tym kolegą na pierwszą randkę poszliśmy. I kto się w końcu pierwszy odezwał? Ja Andrzeja zaczepiałam, bo Andrzej jest raczej małomówny, tak, znaczy jest gadułą, ale bardzo otwartym człowiekiem, ale dopiero po poznaniu się, że jest taki do ludzi bardzo, ale jak kogoś nie zna, to absolutnie, nie, że w ogóle on się po prostu uśmiechał, więc ja musiałam zagadać, żeby go otworzyć. Słuchałam twojego podcastu u Asi Jóźwik, między innymi z mamą dla bieganie.pl. I to, co mnie bardzo uderzyło, to, że ty byłaś z mężem tylko raz na wakacjach? Tak, i to przypadkiem. Jak to jest możliwe, że ten związek bez wakacji trwa już kilkanaście lat? Może dlatego, żeby bez wakacji, mamy wakacje od siebie cały czas, nie? Że wiesz, że się mijamy niestety, bo... No bo on gra w piłkę, ja biegam, więc te nasze sezony są zupełnie obok. I właśnie na wakacje udało się pojechać tylko raz, tylko dlatego, że Andrzej złapał kontuzję i tak nie mógł grać. A ja miałam już urlop i trener przychylił się, że jedźcie. Ale to naprawdę nigdy nie da się jakoś tego tak zgrać, żeby chociaż raz w roku na tydzień gdzieś wspólnie wyjechać? W grudniu. Tak jak my mieliśmy nasz tydzień poślubny, no to właśnie w grudniu było, na Sylwestra, nie? Pojechaliśmy na tydzień do Sopotu. Dobre i to. Więc tak, i planujemy w tym roku wakacje. Ale już macie zabukowane terminy? Nie, właśnie nie, kiedy? ale znaczy, tak, wiemy kiedy. Mam nadzieję, że takie 99% jest, że chcemy albo na święta, albo po świętach pojechać. No to ja trzymam za to bardzo mocno kciuki. No i tak mówię, dobra, na miesiąc jedźmy. Ale zobaczymy, na miesiąc nie możemy, bo mamy małe dziecko, które jest psem. Już myślałam, że o czymś nie wiem. Nie, naszego pieska, no i też nie chcemy obciążać moich rodziców Karloskiem, żeby się musieli nie zajmować tak długo, więc ja najchętniej Andrzej też by go wziął ze sobą, ale jak chcemy w grudniu jechać, to musimy gdzieś daleko, w ciepłe. Więc za długa podróż dla takiego pieska, żeby 10 godzin, nie wiem, w samolocie. Ale wiesz co, Sopot zimą też jest fajny. Jest i dużo lepszy niż latem, powiedziałabym, bo nie ma tyle ludzi, więc tak, my zawsze zimą jeździliśmy do Sopotu. Ale chcemy teraz faktycznie na wakacje, czyli na leżak, ten drink z kokosa, nie, z palemką i leżeć i nic nie robić totalnie, że tak nam się marzy. No i... Musi się udać. Uda się na pewno. Nie mam co do tego wątpliwości. A propos drinka z kokosem. Sportowcy nie piją, prawda czy fałsz? Wiesz co, no na co dzień raczej myślę, że nie. Że nie. Ja piję czasem na przykład wino do kolacji. Albo gdzieś tam jak świętujemy, no to wiadomo, to szampana czasem się wypije. Może inni więcej, nie wiem. Ja na co dzień nie, bo to jest specyfika sportu. A dwa, ja nie lubię, bo ja się bardzo źle czuję i nie. Ja jestem już starym człowiekiem, ja to... ja może właśnie bezalkoholowe raczej drinki częściej niż alkoholowe. A jak zdobyliście złoty medal olimpijski, mówiłaś o tym dniu, powiedzmy, świętowania, no bo potem jeszcze miałyście żeńską sztafetę 4x400 metrów. To tam zdążyliście jakoś tak solidnie poświętować, czy nie było o tym mowy po tym pierwszym złocie? Po pierwszym złocie spotkaliśmy się wszyscy z trenerami naszymi i wszystkie dziewczyny i chłopaki, którzy biegali w sztafecie. Nie wiem, czy trener, czy kto przynieśli szampana faktycznie, ale to był dosłownie, nie pamiętam, czy jeden, czy dwa szampany błyszczącego złota i każdy po prostu lampkę wypił tak symbolicznie, żeby stuknąć się tymi kieliszkami i super, że daliśmy radę. No bo na drugi dzień był trening, więc absolutnie nikt tam nie myślał o jakimkolwiek wielkim świętowaniu, ale spotkaliśmy się razem, żeby po prostu symbolicznie ucieszyć się. No cholercia, pracowaliśmy na to całe życie, jak zdobyliśmy tam złoty medal olimpijski. Nie? Więc no myślę, że nikt nie miałby pretensji, że wypiliśmy lampkę szampana. Nie, absolutnie. Ja bardziej pytam o to, czy cała noc nie była na przykład zarwana w związku z tym, bo domyślam się, że i tak pewnie ciężko było zasnąć. Więc czy nie można było wykorzystać tego, że i tak nie będziecie mogli spać na świętowanie? Długo było faktycznie, ale nie, bo to
myślę, że to nie byłby dobry pomysł. Absolutnie nikt nawet nie miał takiego czegoś w głowie i znaczy, że na drugi dzień był trening i część już startowała, nie? Bo tam nie wiem, ktoś też indywidualnie biegał. Więc nie. Tu było pełne skupienie do ostatniego dnia tak naprawdę do naszej sztafety i do chłopaków. Chłopaki też biegali przecież sztafetę. Czyli dopiero po tych ostatnich sztafetach odpaliliście wrotki. Też nie. Nie, no poczekaj, no Piotrek Lisek mówił co innego. Bo to był COVID i tam nie było, że możemy sobie świętować, siedzieć w wiosce olimpijskiej, tylko, czy iść na miasto, tylko dzień zdobyliśmy medal, tam wiadomo kontrola antydopingowa, jakieś tam małe świętowanko w wiosce olimpijskiej i 6 rano wypad. Nie, że my od razu musieliśmy się spakować i jechać do Polski na lotnisko już. Nie? Znaczy, akurat się cieszyliśmy, bo już chcieliśmy. I oczywiście świętowaliśmy, że no nie przespaliśmy tej nocy, absolutnie, nikt spać nie szedł. Tak nie można powiedzieć, ale nie powiedziałabym, że może ktoś odpiął wrotki. Ja się czułam dobrze, ja wiedziałam, że mnie czeka bardzo długi lot i rano nasze rodziny nas spotkają, więc nie planowałam wyglądać źle i czuć się źle. Że to było ja też oczywiście szampan, ale i tańce i bardziej właśnie... Na dachu. No, strugach deszczu, bo tam padało, pamiętam, całą noc. I się po prostu bawiliśmy we wspólnym gronie, śpiewaliśmy jakieś piosenki disco-polowe na pewno i różne takie i tańczyliśmy po prostu wspólnie naszą kadrą. Lekkoatletyczną, bo tylko byliśmy wtedy z lekkoatletami. Nie? Jakbyś miała wybór zostać piosenkarką czy tancerką, to na co wypadło? Wiesz co, ani w jednym, ani w drugim nie jestem rewelacyjna. Śpiewać nie potrafię, fałszuję. Tańczę, no, zależy właśnie, jak ktoś z boku ile wypije i na to patrzy. Jak stwierdzi, że okej, okay, to znaczy, że jest pijany. No. Jesteś dość krytyczna wobec siebie. Tak, o tak, we wszystkim. To na pewno. Nie, bo jeżeli tańczysz tak jak biegasz, a ja zawsze oglądając ciebie mam wrażenie, że oglądam taką piękną gazelę. To bardzo mi miło. No to z tym tańcem też musi być nieźle. Nie wiem, czy to dobrze wygląda, ale lubię po prostu, żeby się pobawić. Nie? To na tej zasadzie, że to jak jest fajny humor, to nawet jeżeli kroki idą każdy w inną stronę, a jest fajna zabawa i wszyscy się dobrze bawią, no to myślę, że o to chodzi. To już takie ostatnie pytanie z cyklu tych imprezowych. Tak będę na obiecuję. Kto z kadry lekkoatletów albo z lekkoatletów bawił się na twoim ślubie weselu? O, wiesz, jak to dawno było? Teraz weź sobie przypomnij. Tak, cała sztafeta pań. Wtedy była troszeczkę inaczej skonstruowana, inne dziewczyny były. Ale była Justyna już? Była Justyna, była Gosia. Była jeszcze Martyna. Tak, oczywiście Patrycja była. Była jeszcze Martyna Dąbrowska, która wtedy jeszcze trenowała. Była Ada Janowicz, nadal trenuje. Kto tam był jeszcze? No mężowie oczywiście dziewczyn. Była Sofia Enawi. Była Kinga Gacka. O, już wtedy. Tak, ona tam malutka była. I tam właśnie kilka dziewczyn ode mnie z klubu, które też trenowały, też w wieku Kingi były. Teraz już nie trenują te dziewczyny. Myślę, kto jeszcze? Kacper Kozłowski był, 400-metrowiec. Już Kacper nie trenuje, bo on to już stary dziad. To już tak. Nasza fizjoterapeutka Karolina Bilecka. Żeby kogoś nie pominąć. Chyba ty. Rzuty, skoki? Jeszcze takie nam zostały? Nie, z rzutów nikogo chyba nie. I tam część tam od Andrzeja wtedy piłki, nie? A z lekkich chyba tak, chyba już. Czekaj. Agata Bednarek chyba jeszcze była. Tak, Agata Bednarek i Magda Gorzkowska. No wszystkie 400 metrowki w sumie. No i oczywiście mama trenerka. Czy mama trenerka już wtedy była trenerką? Była już trenerką. Oczywiście. Ale mam do ciebie takie pytanie, bo mama trenerka, pani Iwona Baumgart, którą pozdrawiamy serdecznie, nie była trenerką, dopóki nie została twoją trenerką. Tak. Kim była twoja mama, zanim została trenerką? Twoją trenerką.
Moja mama to jest bizneswoman. Nie, moja mama, jakby na zawód nazwać, handlowiec, powiedziałabym, o tak. Swoimi biznesami się zajmowała, w sensie, że prowadziła różnego rodzaju takie biznesy, czy jakieś sklepy właśnie, kawiarnie i jakieś tam, tak, takie rzeczy, tak. To jest dla mnie absolutnie nieprawdopodobna historia. Aha. Że twoja mama została trenerką, dlatego żebyś miała trenera. Trenera. No, nieprawdopodobna, prawdopodobna, bo moja mama też trenowała lekką. Wiadomo, to była młodą dziewczyną, bo to było bardzo dawno temu, ale coś tam wiedziała. I moi rodzice też żyli tym moim sportem, że oni mnie wypchnęli do tego sportu, się tym interesowali, znali się na lekkiej atletyce, po prostu się znali. Też z trenerami często moja mama rozmawiała innymi i z moim trenerem, który wtedy był aktualnie trenerem. Mój tata ostatecznie został przecież prezesem klubu, startuje, więc taki już się zrobił trochę rodzinny biznes, nie? No i właśnie moja mama mogła sobie na to pozwolić, bo nie pamiętam, czy wtedy już nie prowadziła swojej działalności, że tylko tata i tam mieli jakieś swoje nieruchomości, coś tam. I ona po prostu mogła, bo nie miała czegoś takiego, że ona chodziła od 8 tam, nie wiem, do 18 do pracy, tylko właśnie miała swój jakiś biznes, który mogła zdalnie się tym zajmować, a ostatecznie porzucić to na rzecz bycia trenerem zawodowo. No właśnie, ale musiała przecież przejść odpowiednie kursy, tak. Szkolenia, studia także? Studium chyba, że niepełne studia magisterskie, że ona nie przestudiowała WF-u, tylko jakieś takie kursy i właśnie, nie wiem, czy to podyplomowe jakieś, no w każdym razie wszystkie takie szkolenia, które są potrzebne do bycia trenerem przeszła, plus dodatkowo sama się też szkoliła, czy wyszukiwała różnych informacji i ostatecznie została całkiem niezłym trenerem. No, ma mistrzynię olimpijską w końcu. No, najgorzej. I skrzydłami. Dokładnie. I nie tylko, bo prowadzi nie tylko ciebie przecież, ale już teraz coraz większą grupę młodych, tak. Zawodniczek. Zawodników też? Też. No, chłopaków mniej jest, ale jest paru. A ty nie miałaś obaw, przechodząc od trenera, który wiesz, że jest trenerem, pod skrzydła swojej mamy, która wiesz, że się tak naprawdę uczy na tobie? No, były obawy, to tak jak właśnie powiedziałeś, bo się uczyła na mnie, no tak było. Trochę nie było wyjścia, trochę musiałyśmy tak postąpić. Obawy były, na początku nie było takiego stuprocentowego zaufania, ale to krótki był czas taki, że nie, no może nawet nie, że nie ufałam, tylko że miałam jakieś wątpliwości. Że jak widziałam, jak mama się zaangażowała i jak bardzo się przeszkoliła, no to było w porządku. Wiadomo, że były momenty, że no musiała się uczyć, nie? Że nie wiedziała od początku, jak i modulować tym treningiem i jak, co mi naprawdę będzie służyło, a co nie. Więc początek nie był taki od razu, że wow, że super forma. Ale to z dnia na dzień przychodziło i jej, i mi coraz łatwiej, aż na tyle, że ona się już poczuła na tyle pewna, że może mieć właśnie też innych zawodników. A jak to jest na co dzień? No bo dużo czasu spędzacie ze sobą na treningach, prawda? Na zgrupowaniach też. Ostatnio tutaj był Dawid Tomala, który trenuje ze swoim tatą. Ja mówię, jak wy wytrzymujecie całe to życie, spędzając w zasadzie 24 godziny ze sobą na dobę? On mówi, nie, my spędzamy czas tylko na treningach. Poza treningami nawet ze sobą nie rozmawiamy. Jak jest w waszym przypadku? O nie, to odwrotnie zupełnie. Moja mama jest moją przyjaciółką, więc my spędzamy ze sobą bardzo dużo czasu. Oprócz nocy, ale jak jesteśmy na przykład w domu między obozami, no to i tak wiadomo, że się widuję, bo jestem na treningu. No to nie wiem, załóżmy trening jest na 15, no to do 15 to ja już 4 razy z nią rozmawiam tak przez telefon, nie? O jakichś tam pierdołach i potem na przykład wsiadam w auto po treningu i nie wiem, mam 15 minut do domu, no to w ciągu tych 15 minut, a wiesz co, jeszcze coś tam zapomniałam i jeszcze tam gadam, że ten. No i potem jeszcze wieczorem, a potem jeszcze, więc praktycznie non stop mamy ze sobą kontakt. A macie tak jakoś, że to rozgraniczacie? Poza treningiem nie rozmawiamy o treningu, czy nie ma to absolutnie żadnego znaczenia? Nie. Możecie rozmawiać o każdej porze, o wszystkim. Tak. Zależy, co tam właśnie mi się przypomni. Albo mamie, albo kogo trzeba obgadać. No dobrze, no to zbliżamy się już do tych Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. Szykujesz się ostro. No, przyjechałam do ciebie prosto ze zgrupowania, więc tak, szykuję się. Robię co w mojej mocy, żeby być przygotowaną, ale najpierw trzeba zrobić kwalifikację.
No właśnie, najpierw jest kwalifikacja na Mistrzostwach Świata Sztafet, prawda? Prawda. No i też taka całkiem pokaźna grupka dziewczyn, która o tym wyjeździe na Igrzyska Olimpijskie w Paryżu marzy. No i tak teraz jak to ma wyglądać? Czy macie to jakoś ściśle określone, że na przykład na kwalifikacje jedzie, nie wiem, 5-6 osób, które są w tym momencie w najlepszej formie, a potem wcale nie jest powiedziane, że dokładnie ta sama grupa poleci do Paryża. Jest to jakoś dokładnie określone dla waszej grupy dziewczyn, które biegają 400 metrów? Za tydzień, dzisiaj jest taki dzień, tak, no, za tydzień wyjeżdżamy do Miami. No, czyli to jest tak naprawdę wtedy, kiedy nasza premiera. Określę datę, to będziemy wiedzieć dokładnie. Czekaj, 16 kwietnia. 16 kwietnia mamy wylot do Miami na zgrupowanie przed Mistrzostwami Świata Sztafet na Bahamach, które będą 4-5 maja. I na tych Bahamach musimy zrobić, no nie jest jedyną szansą, ale jedną z niewielu, bo tam się kwalifikuje 14 sztafet na Igrzyska. I to jest pierwsza kwalifikacja ta na Igrzyska, więc jedzie najmocniejszy skład na ten moment, który trener Matusiński powołał, 7 dziewczyn powołał, które jadą na to zgrupowanie i na te mistrzostwa. Tam na miejscu przypuszczam, że będziemy biegać jakiś sprawdzian lub trener ustali, które będą biegały w eliminacjach i potem, miejmy nadzieję, w finale. I to jest skład na dzisiaj, na kwiecień. I tam, miejmy nadzieję, zrobimy kwalifikację. No i potem są Mistrzostwa Europy po drodze. W Rzymie, tak. I potem są dopiero Igrzyska, jeżeli oczywiście na nie się zakwalifikujemy. No i to już nawet na Mistrzostwach Europy może być zupełnie inny skład niż teraz to, co pojedzie na Bahamach. Że to jest kwestia, kto na dany moment będzie po prostu najlepszy, bo dzisiaj 7 dziewczyna może mieć taki czas, a 8 nagle pobiegnie dużo szybciej i wtedy tamta wypada, nie? Że to może wszystko się zmienić. No i teraz trenujecie w tej 7 osobowej grupie, no chyba nie zakładasz, że tej kwalifikacji nie wywalczycie. No nie zakładam, absolutnie, ale wiadomo, to jest sport, wiele się może wydarzyć, to są sztafety. Jednak na szczęście nie trzeba wejść do finału. Jeżeli nie wejdziemy do finału, to i tak mamy szansę, że ten finał B również daje kwalifikację, bo tak. Ale no trzeba stanąć, trzeba pobiec, trzeba tą pałeczkę przekazać odpowiednio, żeby ona się znalazła na mecie zgodnie z przepisami, nie tylko w najlepszym czasie, ale też żeby tam, no różnie bywa. Więc jest to przygotowane, myślę, fizycznie na to jesteśmy, że pobiegniemy. Ale są też właśnie inne okoliczności, które mogą zaburzyć tą kwalifikację. Więc potem zostaje tylko Mistrzostwa Europy, gdzie musimy zrobić wtedy ewentualnie odpowiedni czas, żeby wejść do 16, bo 16 sztafet może pojechać. Sztafeta to jest to, na co nastawiasz się w 100% w tym sezonie? Czy myślisz też o tych celach indywidualnych i bieganiu indywidualnym na igrzyskach? To będą moje ostatnie igrzyska olimpijskie. Nie planuję już kolejnych 4 lat trenować, więc moim celem i marzeniem jest to, żeby zrobić minimum indywidualne. Jest ono wyższe niż moja życiówka, w sensie lepsze, więc musiałabym pobić rekord życiowy. To jest pierwsze, a też mogą inne dziewczyny, bo tylko 3 mogą jechać z Polski, więc wiadomo, że konkurencja jest duża, więc to nawet jeżeli bym zrobiła minimum ja, no to jeszcze muszę się załapać do tej trójki. Ale tak, jest to wiadomo, 100% sztafeta, ale też 100% siebie, bo jeżeli ja nie będę 100% igą najszybszą, jaka jest, no to nie będę w sztafecie. Więc jedno prowadzi do drugiego, tak? Jak będę miała rekord życiowy, to z gwarancją, że będę biegała w sztafecie i będziemy tam miały szansę na zdobywanie medalów sztafetowych. Słuchaj, Marika Popowicz drapała, pokazała, że tutaj wiek nie gra roli, że można bić rekordy życiowe. Tak, oczywiście. Marika powinna 400 już dawno temu biegać. Myślę, że tutaj też, ty, wiesz, jest jej drugi sezon w życiu na 400. A, to łatwiej powiedzieć. Tak, myślę, że tak. No i mam nadzieję, że Marika będzie szybciej biegać, bo potrzebujemy, żeby szybciej biegała. Ja też potrzebuję szybciej biegać, każda z nas musi szybciej. Także jeżeli będzie tak fantastycznie biegała na stadionie jak na hali, a wszystko wskazuje, że tak, no to raz, że wiek nie gra roli, wiadomo. Ale no, znam też Marikę od lat, ja wiem, jak ona trenuje, że to jest bardzo silna fizycznie zawodniczka, ona ma niesamowitą psychikę też, ona potrafi wiele znieść, więc no, tam się nie będzie szczypać, nie będzie. Będzie dobrze. Czy w Paryżu będzie trudniej wywalczyć polskim sztafetom medal niż w Tokio?
dużo trudniej. Dużo trudniej z tego względu, że my trochę jesteśmy na ten moment słabsze, bo nie wiadomo tak naprawdę, bo jeszcze ja nie biegałam. Miałyśmy kontuzję, Ania też jeszcze się leczy, więc jest trudno. A świat... Justyna też tak naprawdę no nie jeszcze tak, wraca, jeszcze tak? Tak, wiadomo, że już biega coraz szybciej, a też no to dopiero jak staniemy na tej bieżni, to zobaczymy, na ile jesteśmy gotowe. A niestety widzimy, jak bardzo świat poszedł do przodu. Jak to daleko zaszło i jakie postępy zrobili. My też oczywiście, ale no będą to trudne zawody, bardzo. No bo świat poszedł do przodu bardzo, tak naprawdę gdzieś tam powoli nawiązując do tych sukcesów sprzed 10 nawet tak. lat. No, Natalia Kaczmarek goni Irenę Szewińską, już jest blisko, blisko, jeszcze nie dogoniła, ale to są wyniki sprzed 40 lat, do których teraz świat powoli wraca tak naprawdę. A i te wyniki osiągane czy przez Dominikankę, czy przez Holenderki, twoim zdaniem, jak by się określiła, to już jest kosmos? Czy jeszcze tam rezerwy są? No mój mąż, ale to są zboczeńcy. To jest niemożliwe. No, jak się patrzy na Femkę, to jest inna planeta, nie? Bo Natalia jest niesamowitą zawodniczką i zrobiła niesamowity postęp. I też jak się na nią patrzy, to z przyjemnością, ale mam wrażenie, że Femkę to jest jeszcze inna liga, nie? Że to jest w ogóle odklejeniec jakiś. Pytanie, czy ona biegnie na płaskim dystansie 400 metrów? Dla Natalii byłoby, żeby lepiej, żeby nie. Bo jeżeli ona teraz pobiegła 49 z małym hakiem na hali, no to ja nie wiem, co ona może pobiec na stadionie. Myślę, że no u niej, zależy, ja nie wiem, jak plan wygląda startowy, bo tego nie przeglądałam, jak płotki i płaskie 400 i jeszcze sztafety. No, jakby to dobrze rozegrała, możemy nawet 3 medale opędzlować, nie? Ale to już jest jej sprawa i jak tam na to rozegra, żeby właśnie nie przedobrzyć. No też jest Like Klawier, nie? Która jest zupełnie innym typem niż Femkę. Także mamy dwie Holenderki, które są na poziomie Natalii, nie? Więc potrzebna nam jeszcze jest taka jedna Natalia. No właśnie, która z was, no bo tych nazwisk mamy dużo, cały czas też imionami się tutaj obracamy. Mm-hmm. Która z was w tym sezonie dobije do tego poziomu, powiedzmy, Natalii? Jak obstawiasz? Wiesz co, myślę, że nie dobijemy do poziomu Natalii, że to już jest niestety za nami. W sensie mam na myśli siebie, mam na myśli Justynę i Anię Kiełbasińską. Że nasze możliwości no trochę zostały wyczerpane i już po prostu to już za nami, nie? Że nie przeskoczymy pewnego poziomu. Że też jak była taka rywalizacja między nami, tak byłyśmy blisko tam... No to 51 około. Tak, no że czy nawet 50,5 jak Święty pobiegła, czy Ania, no to są pół sekundy, nie? No to już jest jakaś rywalizacja. A jak Natalia biega takie wyniki, no to już jest taka przepaść, że to już nie ma do czego rywalizować, nie? Nie mówię, że my nie chcemy i że nie rywalizujemy, tylko że bo my każdego dnia stajemy na tej bieżni i wypruwamy sobie żyły, żeby tak biegać jak ona. Ale no trzeba sobie zdać sprawę, że no jak ja biegnę, jak ja trenuję, to ja wiem, że no nie jestem w stanie po prostu czegoś przeskoczyć, że jeżeli ktoś fizycznie nie jest w stanie, no to choćby to się nie uda. No. Że mówię, że ja to próbuję. Jakby to pokazało się na telebimie mi taki czas 49 sekund, to bym poczekała z 15 minut na korektę czasu, bo bym nie wierzyła, że tyle jestem w stanie pobiec. Nie? Że ja wiem, że może psychologicznie, że no przecież trzeba wierzyć, stajesz, to ten, no ale znam swoje ograniczenia i znam swoje czasy z treningów, nie? Że jak trenerka mi daje takie założenie takie, to chyba do tego nie pobiegnę, nie? Że to nie przeskoczę. Mimo, że bym bardzo chciała. I myślę, że w sztafecie to też jest zupełnie co innego i że możemy fajnie biegać, ale realistycznie patrząc nie jesteśmy w stanie dobić do poziomu Natalii z biegu, z bloku indywidualnego. A jak masz, i nie wiem, czy to w ogóle można porównać, czy na przykład jest tak, że w sztafecie możesz wykrzesać z siebie jeszcze więcej niż w biegu indywidualnym, czy wręcz przeciwnie? Chyba tak. I też chyba właśnie my to potrafimy. No widzisz, ale teoretycznie, jak skoro w sztafecie mogę, no to pewnie stanęła to też, czyli jednak można przeskoczyć nie, pewien poziom, ale to jest inne bieganie zupełnie, nie? Że mieliśmy coś takiego, już nie pamiętam, które to były zawody, chyba Mistrzostwa Świata w Eugene w Oregonie, Belgijki
chyba Belgijka pobiegła, ona biegała 52 sekundy indywidualnie, tam to nawet z dużym hakiem i nagle na 49 sekund na zmianie pobiegła, nie? Czy nawet jeszcze, taki niesamowity po prostu, że w ogóle, kto to jest, nawet nie wiem, co to za nazwisko. I ona to w tej sztafecie pobiegła i nigdy więcej indywidualnie, nigdy tam w ogóle nie zaistniała do tego momentu, że tam nie miała takiego wyniku. Więc chyba coś ta sztafeta tak powoduje, że się, nie wiem, się chwyta tą pałeczkę, się jest ramię w ramię, że się biegnie za jakąś zawodniczką i to jakoś tak samo niesie, nie wiem, czy w ten wagon, jak się zamkną, czy to już musisz biec, że to jest inne emocje, inna moc. Wiemy, że biegniemy też dla reszty dziewczyn, a nie tylko dla siebie, nie? Że nawet jak się nie ma siły, to się leci. A te już wszystkie topory wojenne zakopane w sztafecie? Wiesz co, wojennych chyba nie było, były małe bitwy, powiedziałabym, że wojny nie było, były małe bitwy, małe przepychanki może. I ja chyba nie mam z nikim konfliktu na ten moment, mi się tak wydaje. Czyli że twoim zdaniem już jest okej, raczej atmosfera będzie... Wiesz co, teraz rzadko się też widujemy, bo każda trenuje ze swoim trenerem. Każda miała jakieś tam problemy zdrowotne. Kontuzje różne były, więc trochę się rozeszłyśmy, bo ktoś tam musiał się rehabilitować, ktoś tam musiał gdzieś wyjechać, więc mało ze sobą przebywałyśmy, więc też nie było kiedy się kłócić. Stęskniłyście się, mało tego. Myślę, że tak, że każda teraz właśnie chce pojechać teraz na to zgrupowanie właśnie do Stanów i żebyśmy znowu były razem i się znowu powygłupiały. My zawsze jak się widujemy, to w porządku, że tam myślę, że znaczy, nie wiem, czy wszystkie. Ale... Za którą tęsknisz najbardziej? Nie wiem, czy jest taka jedna, za którą. Tak myślę, że ogólnie za nami, za grupą, za byciem z dziewczynami po prostu, żeby sobie wspólnie właśnie nie wiem, usiąść do kolacji, do obiadu, się powygłupiać, pośmiać na treningu, za tą atmosferą taką ogólną, a nie za którą jest dziewczyn konkretnie, za jedną, żeby tęsknić. Jak będą pokoje dwuosobowe, to z kim będziesz? Będą pewnie, albo nawet trójka może być jakaś, bo jak 7 nas jedzie, myślę, że z moją małą gacką Kingą będę. Że tak, aha, bo teraz powiedziałam, kto jedzie, bo jeszcze chyba nie ma oficjalnych list. Ale już będzie wiadomo, jak będzie nasza rozmowa publikowana, także... No powinno być wiadomo już, tak, więc będę najprawdopodobniej z Kingą w pokoju. Dobrze, no to już tak powoli kończąc, to jeszcze chciałam się przyczepić tych planów pozasportowych. Mhm. Bo powiedziałaś o tym, że igrzyska będą na pewno twoimi ostatnimi. Czy ta fundacja, o której już też wspomniałaś, tak, to jest twój pomysł na to, co dalej? No, otworzyłam fundację w zeszłym roku. Fundacja Iggy Baumgart, witam, taka szumna nazwa. I dostałam wtedy właśnie granty z ministerstwa, że mogłam zorganizować warsztaty dla dzieciaków, więc fajnie to wyszło. Ja po prostu się, o Jezu, mega się wciągnęłam, bardzo mi się to podobało. I postanowiłam, że w tym roku również złożę wniosek, aby mi ministerstwo pomogło zorganizować te warsztaty. Zobaczymy, że dostanę, bo to jeszcze dopiero w maju będzie rozstrzygnięcie. Mam nadzieję, że podobały się te warsztaty dzieciakom i ministerstwu, że zobaczyli, że robię coś fajnego. I zaczęłam właśnie od tego, bo chcę właśnie zbudować fundację i robić to, co zrobiłam. I tak jak właśnie wspomniałam, później chciałabym na bazie tego zrobić jakiś swój biznes taki sportowy, żeby właśnie móc pracować w tym temacie. I z dziećmi na pewno, bo byłam trochę zaskoczona właśnie tym, jak mi się podobała ta praca z dzieciakami, bo myślałam, że nie, że jednak taka, a nie, może dzieci to nie, bo teraz nie lubią trenować, nie lubią sportu, a tu w ogóle wręcz przeciwnie, wszystkie obojętnie, czy były sprawne, czy mniej sprawne, te dzieciaki wszyscy byli zaangażowani, wszystkim to się podobało, słuchali, ćwiczyli, jak była pogadanka nawet, to nikt telefonu nie miał, że naprawdę byli w to zaangażowani. Więc w tym kierunku na pewno tą fundację chcę dalej prowadzić. Chcę zrobić te warsztaty z gwiazdami polskiej lekkiej atletyki, tak się nazywały. Tak, i żeby też zapraszać właśnie polskich lekkoatletów. I drugie wydarzenie, które mam nadzieję dojdzie do skutku, to będzie z Igą Baumgart witam na stadiony. Preludium przed Mistrzostwami Świata w hali w Toruniu. I to będzie w formie właśnie zawodów też dla dzieci. Jeżeli się uda, oczywiście, mam nadzieję, bo to jest mój plan, a czy to wypali, to zobaczymy. I to jest taki pierwszy plan na po karierze, ale ja jeszcze właśnie po igrzyska ostatnie, ale
nie ostatnie zawody być może, więc to będzie po drodze, ale po zakończeniu już kariery to tak jak się mówi, że chcę zostać w sporcie. Niekoniecznie jako trener taki w klubie czy w kadrze, ale chcę się zajmować i dziećmi, i też dorosłymi, ale raczej bardziej nie zawodowcami. Że chciałabym pracować z grupą ludzi, którzy chcą to robić dla pasji, dla przyjemności, a nie właśnie z racji wykonywanego zawodu lekkoatlety. O czym marzysz aktualnie? Albo sportowo, albo pozasportowo. O spokoju. Takim, że wszystko, co chciałam, to osiągnęłam. Ja mam takie spokojne życie, że na wszystko mnie stać, co mam ochotę. W sensie nie na jakieś wybujałe rzeczy, tylko że stać mnie na to, co mam ochotę zjeść w restauracji, na to, żeby móc dojechać do pracy i sobie pojechać co jakiś czas na wakacje. Że taki po prostu spokój, taka sielanka. I na koniec, każdy tutaj kończy zdanie. I ciebie też o to poproszę. Się wiem. Wiesz, już tak. Wiesz, dobrze. Masz przygotowaną odpowiedź, czy nie? Tak, i bo ona nie będzie ani zaskakująca, ani nie będzie jakimś ten... Fajerwerkiem. No, nic dobrze, tak. Dobrze, no to zobaczymy, przekonajmy się. Latem 2024 w Paryżu. No to przygotowanym ja już zapomniałam. No i dobrze. Mówię, niczym zaskakującym nie będzie, ani jakimś dziwnym. Chciałabym, żeby latem 2024 w Paryżu, żebym była spełnioną zawodniczką i mogła świętować jeden z najlepszych sezonów w swoim życiu. I tego Tobie bardzo gorąco życzę. Zdrowia po drodze do tego wszystkiego i tego spokoju w przygotowaniach. No właśnie, bo to nie tylko w życiu, w przygotowaniach takich, tak. Mhm. Iga Baumgart-Witten, pięknie dziękuję. Dziękuję bardzo. Sponsorem programu był Orlen. Sponsorem programu jest Orlen. Cześć, dzień dobry, to jest kolejny odcinek podcastu olimpijskiego.